Państwu Władysław Jarzębowski, po raz kolejny gościem naszego programu. Proszę Państwa, jest to, myślę, ciekawa pozycja, którą dzisiaj poruszymy z tego względu, że będziemy mówić o informatyce, o telewizji przede wszystkim, bo jest to środek przekazu informacji, który ma, ja wiem, poważny, bardzo wpływ na myślenie. Ludzie oglądają wiadomości zrobione przez profesjonalną w końcu telewizję. No, nie tylko, w ogóle o mediach, o tak. Prasie, o tym, co się podaje. Ale telewizja jest jednym z tych środków właśnie informujących. I wiadomo, ktoś może sobie przeczytać gazetę, ale tą informację również zobaczyli w telewizji. I mówi się, że już cenzury nie ma, kiedyśmy o tym wspominali. I Władysław, właśnie próbuj mi dzisiaj wytłumaczyć telewizjom, czy ta telewizja obecna, która nie tylko telewizja, ale i prasa, w godziwy sposób, czyli w miarę prawdziwy informuje opinię po prostu społeczną o tym, co się dzieje, o sposobie rządzenia poprzez tych notabli, których są obecni. W Polsce czy w ogóle? Ja myślę w Polsce. W Polsce. Ale informacje do nas docierają. Docierają, tak. No, teraz mamy szeroki wachlarz tych możliwości, bo mamy nie tylko prasę polonijną, ale mamy prasę krajową, która dociera, no mamy taką ilość nawet tytułów, internet. Że trudno. Mamy internet, mamy telewizję Polonia, prawda? Mamy telewizję polonijną. Tak, mamy gazety polonijne, które też tu wychodzą. Tak, także sposób, zakres informacji, które my możemy dostawać na temat tego, co się dzieje w kraju, jest bardzo duży. Natomiast kwestia zrobienia do tego komentarza samemu, oceny tych informacji, to już jest sprawa troszeczkę poważniejsza. Dlatego, że tak, po pierwsze, ludzie uzyskując informacje mają często komentarz zawarty czy to w artykule, czy to w informacji telewizyjnej, czy radiowej i po prostu nie chce im się myśleć. Oni to przyjmują. Jest zwykła, sucha informacja. Jest informacja i ktoś im coś dodaje. Dodaje, tworząc od razu sposób patrzenia na tę informację, prawda? Czyli oni się z tym zgadzają, bo często to jest podane tak, że trudno się jest nie zgodzić. Czyli w tym podtekście jest to zawarte podtekście, z góry, że widz powinien przyjąć to tak, przyjąć to tak, a nie inaczej, rozumiesz? Czyli można w ten sposób kłamstwo sprzedać za prawdę. Oczywiście i jeżeli teraz na przykład, weźmy sobie takie ostatnie wydarzenia, wielka manifestacja w Warszawie, i mamy taki tytuł, najazd na Warszawę. No i jak mówimy najazd, no to od razu to ma taki od razu sens bardzo, bardzo pejoratywne. Że ci, co tam pojechali, to chcą jakby napaść na kogoś. Napaść, zepsuć, rozumiesz? Od razu nastawiamy się bardzo negatywnie do wydarzenia. I teraz mamy tak, z jednej strony ludzi, którzy przekazują nam te informacje, dziennikarzy w mediach, w telewizji, z drugiej strony mamy tych ludzi, bo część tych informacji dochodzi ze strony tych protestujących. Prawda? I jedni mówią o obronie demokracji, i drudzy mówią o obronie demokracji. No to komu tu wierzyć? Jedni mówią, że oni, że żeby bronić demokracji, to na przykład prezydent miasta Warszawy, pan Piskorski, zrobił dobrze, dając na początku odpowiedź negatywną. On nie chciał tej manifestacji, powołując się na to, że może to wprowadzić w Warszawie pewne zamieszanie, prawda, ruchu drogowego, bezpieczeństwa itd. Natomiast i tak mówi się zaraz, że przyjadą ci rolnicy i będą rzucać tym chłopami mięsa, że będą górnicy rzucać mutrami, prawda, że pielęgniarki zablokują ulicę i po co one protestują, lepiej by się wzięły do roboty, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tamci przedstawiają swój punkt widzenia, że nie jest tak dobrze, że ta pielęgniarka tak mało zarabia, że w sumie nie ma. Pieniądze przestają być czynnikiem, który... Środkiem do życia, ale nie, nawet do tego, żeby do jakiejś stymulacji zawodowej. Wiesz, człowiek by zostać pielęgniarką, no ale po co? No przecież to mi się nie opłaca. I teraz tak, czy ci ludzie mają do tego protestu prawo, czy nie? W demokracji powinni mieć tak, prawo. Jeśli zgłosili wcześniej, że chcą... Zgłosili wcześniej, że chcą wyrazić swój sprzeciw. Tak.
Ale jeżeli chodzi o media, to one przedstawiają to w sposób bardzo negatywny. No, to dlaczego oni protestują? Ci rolnicy dlaczego? Ci górnicy, ci hutnicy, ci metalowcy. Oni są niezadowoleni. My im tu dajemy reformy, my zmieniamy obraz państwa, a oni są niezadowoleni. I mówi się o tym, że o rozkładzie demokracji polskiej przez te grupy, które partykularnych interesów, na przykład zawodowych, którzy są przeciwni, a oni się powinni zgodzić z tym wszystkim. Oni to powinni przyjąć, zaakceptować i powiedzieć, tak, to jest cena demokracji. Otóż ja chciałem powiedzieć, że tak nie jest, że człowiek, to nie są partykularne grupy interesów, załóżmy 100, 200, 500 osób, to są grupy reprezentujące interesy milionów. Tak, bo ktoś zadowolony idzie i protestuje. I protestuje, prawda? No więc sposób widzenia tego, ta ocena negatywna, która jest dodawana przez media, od razu ludzi nastawia. Ja słyszę często opinie ludzi, którzy twierdzą, to oni protestują, to niedobrze, mówię, robić im się nie chce, prawda? No a komu by się chciało robić? Najlepiej to jeszcze ich nazwać chuligani, że to tak, chuligani, prawda? I gdzieś, ja bym chciał tylko dodać, że gdzieś w tym wszystkim, w tych ocenach właśnie tych wydarzeń, które mają miejsce w Polsce, gdzieś mi przebija jakiś taki dawny szmer, taki znany, chuligani, albo na przykład warcholstwo, prawda? To my znamy tak 76, 80, 70, prawda? Te nuty z tej propagandy komunistycznej, czyli propaganda zawsze posługuje się tymi samymi hasłami, żeby coś skompromitować. Ale chyba się ze mną zgodzisz, że ci sami praktycznie ludzie, co kiedyś dążyli do zmiany systemu, dzisiaj wychodzą i są niezadowoleni z tego, co sami stworzyli w jakiś sposób. O tak, ale oni zostali oszukani. Oni zostali oszukani, ale to też wynika z tego, że im się przedstawiło tak, budujemy demokrację. I ludzie mówili sobie tak, budujemy demokrację i każdemu się zadawało, to będzie dobrze. Będzie dobrze finansowo. Nie tylko to, że ja będę mógł mówić, będę mógł wybierać swoich przedstawicieli do was, że nie będę się bał tego, że sobie tam wolną Europę włączę, bo okazuje się, że nie potrzeba wolnej Europy, bo mamy to, ten obiekt informatyczny i obiekt informacji mamy dostępny, ale każdemu się wydawało, że będzie lepiej, że będzie szybciej. I nikt nie mówił tym ludziom od początku, słuchajcie, to wymaga wyrzeczeń, że będzie gorzej, że w tym okresie będzie gorzej, bo trzeba przebudowywać, trzeba restrukturyzować, trzeba dostosowywać się do pewnych planów, które są odgórnie przekazywane, czy to z Unii Europejskiej, czy z Międzynarodowego Funduszu Walutowego, że będziemy musieli przestawiać gospodarkę na pewne nowe tory i że to nie będzie tak łatwo. Ale gdyby oni im powiedzieli na początku, żeby ten facet, który powiedział, słuchajcie, zbudujemy w parę lat nową Japonię. Powiedz, kto był w Japonii? Łatwo było podrzucić takie hasło. Albo zbudujemy, prawda, Stany Zjednoczone Europy Środkowej. No i każdemu się wydawało, że on zaraz będzie mieszkał w dużym domu i za 10 lat to będzie jeździł dużym samochodem, prawda? Ja pamiętam w rozmowie z Andrzejem Gwiazdą, kiedy miałem okazję parę lat temu być gościem w jego mieszkaniu, tak sobie rozmawialiśmy na temat tych przemian i on powiedział, wydawało nam się, że będzie inaczej, bo my chcieliśmy dać ludziom to, co jest na zachodzie. Czy pan mówi o tym, że zlikwidujecie tyle rzeczy, że utnie się, zrobi się cięcia w opiece socjalnej, w oświacie, w funduszach, w tych wszystkich funduszach socjalnych. A on mówi, nie. A dlaczego? Nie. A dlaczego nie? Czy pan sobie nie zdawał sprawy, kiedy pan, panie Andrzeju, propagował te hasła? A on mówi, nie, bo my nie wiedzieliśmy, jak to jest naprawdę na Zachodzie. Właśnie, to w związku z tym i rząd, który jest wybrany przez tych, którzy sami do tego doprowadzili, żeby taki był obecnie system w Polsce, czy ma jakąś alternatywę i dlaczego nie powie prawdy? Co już czeka, tylko jakby lawiruje wokół tego i ciągle są jakieś obiecanki, a nie chcą się przyznać
no, do pewnych faktów, które są ewidentne. Słuchaj, dlatego, że przede wszystkim manipuluje się informacją. Manipuluje się w ten sposób, żeby wygrać na czasie, przede wszystkim ze względu na to, żeby utrzymać się u władzy. Tak jak teraz ta koalicja jest niemalże rozpadająca się, ten rząd, no nie wiem, czy jak ten program puścić, to on jeszcze będzie, albo będzie w tym składzie, prawda? W każdym razie mówi się o, przekazuje się, tak jak o rolnictwie, to co mówiliśmy poprzednio, przekazuje się tylko część informacji. Na przykład mówi się o tym, że chłopi protestują, nic nie mówi się o tym, że cena żywca, załóżmy, tam spadła o 50% w zeszłym roku. I to mówi się tylko półprawdę. Prawda? Tak samo jak mówi się o upadku przedsiębiorstw i ktoś mówi, no my teraz, dlaczego ci ludzie się buntują? No, w takim Mielcu pracowało kiedyś 18 tysięcy ludzi, teraz ja nie wiem, czy jest 4-5 tysięcy. I robi się program restrukturyzacji tego zakładu, programy przekwalifikowania pracowników i okazuje się, że no, w tym roku słyszałem taką informację, 150 pracowników zostało przekwalifikowanych. To było 18 tysięcy. Także i teraz, jeżeli ktoś protestuje, to mówi się, że on jest warchą. Tak jak w komunizmie. On jest warchą. On nie rozumie, on nam tu demokrację demontuje. No, jaką demokrację, skoro ta demokracja nie zapewnia tym ludziom podstawowych potrzeb? Po prostu nie zapewnia im życia w godności. Ale myślę, że zgodzi się ze mną, że ten proces po prostu jakby to postępuje, nie widać tej szybkiej zmiany poprawy, a zbliżają się, na drugi rok będą wybory i myślę, że ten naród w końcu zdesperowany znowu da szansę byłym, co to dużo mówić komunistom, pewnie bo ci tylko na tej sytuacji korzystają z tego, że stoją na razie z boku i obiecują, że jak oni dojdą do władzy, to na pewno to się poprawi. Czy mam rację twierdząc, że tak może być, że ten naród zdesperowany dopuści do władzy z powrotem. Tak, no on już raz dopuścił, Robert. Ale teraz znowu pewnie ich z nimi. O tak, oni przyjdą do władzy i znów nic nie zrobią, bo oni cały czas posługują się tym samym programem ekonomicznym. Być może w tej ekipie komunistycznej znów Balcerowicz będzie ministrem finansów, no kto wie, prawda? Także ten program jest ten sam, program ekonomiczny, program zmian ustrojowych, gospodarczych. I my nie możemy się spodziewać, że przyjdzie nowa ekipa i coś radykalnie zmieni. Ja bym się chciał tylko zwrócić uwagę na jedną rzecz, że jaka musi być duża desperacja tego społeczeństwa, skoro ono robi takie zakręty od rządu prawicowego do rządu lewicowego i znów do rządu prawicowego. To znaczy, że oni czegoś szuka, to społeczeństwo czegoś szuka, ono po prostu, to są takie ruchy niemalże rozpaczliwe, no to i z jednej ostateczności w drugą, bo ja rozumiem, że jest jeszcze, są jacyś politycy centrowi, na których, może ci będą lepsi, czy ci będą, nie, to są takie ruchy, wiesz, diametralna zmiana z punktu widzenia politycznego, bo ekonomicznie to ci ludzie robią to samo. Ale każdemu się wydaje, o, teraz wybierzemy komunistów, to będzie inaczej. Tak, czyli tam nie ma trzeciej siły, teraz by się przydała pewnie. Raz, że nie ma trzeciej siły, a poza tym nie ma prawidłowej informacji o tym, co się dzieje. Społeczeństwo nie jest informowane. Temu społeczeństwu serwuje się dużo programów telewizyjnych, radiowych, rozrywkę. Masz masę gazet, stacji, ale tam się w zasadzie mało mówi o tym, co jest naprawdę, co się bardziej dzieje. To jest bardzo ważne, bo egzystencja ludzi jest tego. Ja nie chciałbym, wiesz, Robert, może na zakończenie tego programu chciałbym powiedzieć jedną rzecz, bo może telewizowie odbierają, patrząc na nasze rozmowy, odbierają to jako totalną krytykę tego, co się dzieje w Polsce, że my nie mówimy, no słuchajcie, dzieje się bardzo dobrze, no naprawdę, no jest... No my byśmy chcieli mówić, że się dzieje dobrze, dzieje się ale że my... Nam, Władysław, nikt nie płaci za to, żebyśmy kłamali, my mówimy prawdę, która jest przykra niestety. Jest przykra, poza tym no, nie będziemy mówić, że jest dobrze, bo dobrze to znaczy, że jest normalnie. My mówimy o tym, co jest złe, żeby przekazać może jakieś sygnały, żeby ludziom przekazać, zasygnalizować, że nie wszystko tam się dobrze dzieje, żeby może sposób patrzenia na to, kiedy odbierają te informacje, mieli cokolwiek inne, aniżeli podaje im się w prasie. Z przyjemnością byśmy przekazywali informacje bardziej weselsze, które wszystkich chyba cieszyły, ale jak myślisz, jak długo ten proces
demokracji, jak długo naród będzie ponosił koszty zmiany ustrojowej? Jak długo jeszcze? Wiesz, no chcę, żebym się powiedział w latach, no ja jestem wróżką, wiesz, ale wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo długi proces i w tej chwili ten proces jest uzależniony od konkretnych zmian, jakie dokonają się, o ile my wstąpimy do Unii Europejskiej. To przyniesie zupełnie nowy typ polityki gospodarczej, zmienią się systemy celne, zmienią się... To też wszystko zależy od tego, na ile my, czy my wejdziemy, akceptując całe porozumienie z Maastricht, prawda? Czy będzie ten okres przejściowy właśnie tak jak dla nabywania nieruchomości, czy to wpłynie na rozwój inwestycji zagranicznych w Polsce, czy ich inwestycji, czy my będziemy bardziej wiarygodni. Także ja bym z takim pytaniem przede wszystkim zaczekał do tego okresu. Jedni mówią, że to może być już w 2001 roku. Te terminy ciągle się znają w 2005. Ale w każdym razie będzie to zmiana na pewno jakościowa. Jaka zmiana? Zobaczymy. Ale jest to wielka niewiadoma w tej chwili. Jeśli się wydarzy coś ciekawego, proszę Państwa, z pewnością poinformujemy telewizję. Rozmowie następnej z Władysławem Jarzymowskim. Dziękuję jeszcze raz za udział w programie.